Dobry wieczór, moi drodzy. Dobry wieczór, kochani. Jest czwartek, godzina 20 i jest wieczorne granie na dobranoc. Miało być z ogrodu, ale nie jest. I zaraz powiem dlaczego. A tymczasem na początek zagram wam krótki wstęp, żebyście zdążyli się dołączyć do transmisji i powiem wam, jaka jest sytuacja. Proponuję na wstęp temat z filmu Ja wam pokażę. Jeden z tematów z filmu Ja wam pokażę. Wstęp, żebyście zdążyli się dołączyć. No i tak, miało być dzisiaj z ogrodu, ale nie jest. Mimo że pogoda jest fajna, fantastyczna jest pogoda w Warszawie. No niestety, złośliwe rzeczy martwych. Okazało się, że jeden tak zwany interfejs muzyczny do komputera, którego używam, żeby połączyć swój fortepian, ten co mam na dole, co go miałem wynieść do ogrodu, połączyć go z komputerem i dla was zagrać, nie działa. Muszę go naprawić i nie mogę dzisiaj zagrać z ogrodu. Ale przyszedłem tu w ostatniej chwili i dzisiaj nie będzie tak długo, bo jestem, właściwie w tej chwili jestem na urodzinach. Jestem na urodzinach naszej kochanej sąsiadki. Mogłem przełożyć tego live'a na kiedy indziej, ale już nie chciałem, więc wyrwałem się z imprezy. Jestem już po wspaniałych napojach rodem ze Szkocji, które bardzo lubię, ale przyszedłem tu specjalnie dla was zagrać i pozwólcie, że zacznę od wyjątkowego stola dla mojej sąsiadki, bo jak wiecie, nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. Dla Doroty, która dzisiaj obchodzi 18 urodziny. Może nie 18, ale przyjmijmy na potrzeby dzisiejszej transmisji, że to są 18 urodziny. Wielkie 100 lat.
Ale to nie ostatnie 100 lat dzisiaj, bo będą jeszcze inne życzenia dla moich przyjaciół i dla wszystkich tych, którzy do mnie napisali. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żebym wam czegoś dobrego pożyczył, to piszcie do mnie na Instagramie w dniu live'a. Co wtedy dzisiaj do mnie trochę osób napisało, więc potem będą życzenia. A teraz dla Dorotki. Dla Dorotki, która kończy 18 lat ode mnie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Dorota. Wszystkiego najlepszego. Niedługo do was wrócę, tylko pogram tutaj dla wszystkich. Bardzo fajny dzień i jeszcze jedno 100 lat dla mojego przyjaciela, kolegi Wiktora. Wiktor, mam nadzieję, że oglądasz tę transmisję, bo jak nie, to żałuj. Wiktor siedzi teraz na Florydzie, nie może stamtąd wyjechać. I teraz jeszcze dla Wiktora drugie 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wszystkiego najlepszego, Wiktor. No kochani, czy będzie dzisiaj coś z kantaty polskiej? No oczywiście, że będzie dzisiaj coś z kantaty polskiej. Będzie wiele fajnych rzeczy. No i teraz mogę się przywitać. Bardzo dziękuję za wszystkie powitania. Dużo tych komentarzy było w międzyczasie. Witam wszystkie miasta, wszystkie kraje, wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. O, niektórzy mają pochmurno. Mam nadzieję, że nie na długo, bo u nas jest bardzo ładna pogoda. I teraz tak, ojejku, Dorotka, zobacz, 100 lat pani Dorotko z okazji 18 urodzin. No, Dorota się cieszy, mam nadzieję Dorota i moi sąsiedzi, którzy są w tej chwili na imprezie tam obok, że to oglądają. A jak nie oglądają, macie przechlapane. Kochani, czy będzie ta elektronika, która była dwa live'y temu, a chcecie, żeby była? Będzie! Słuchajcie, dobrze, to jest bardzo dobry pomysł na początek, żeby zacząć takim energetycznym kawałkiem. Game Not Over, czyli bardzo, bardzo energetyczny numer, żebyście się obudzili, żeby ten piękny wieczór zacząć fantastycznie. Kochani, Game Not Over. Thank you.
Game Not Over, czyli taki trochę gamingowy utwór, moi drodzy, z płyty, którą może kiedyś wydam, a mianowicie z płyty właśnie tej takiej instrumentalnej, mojej fascynacji grami wideo. No bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że was trochę rozruszałem. Bardzo się cieszę, że was trochę rozruszałem. Jutro też idę na 18, więc umieszczę w playliście. Super! Jak będziecie tańczyć, nagrajcie jakieś relacje i dajcie do mnie na Instagram. Przypominam, warto obserwować, bo tam się kontaktujemy. Patrz, cały czas przychodzą życzenia do Dorotki. Widzisz, Dorotka? Jak ty tego nie oglądasz, to po prostu masakra. Ale mam nadzieję, że oglądają sąsiedzi, bo dla tych, co się teraz dołączyli, uciekłem z imprezy urodzinowej mojej sąsiadki i tutaj przyszedłem specjalnie, żeby dla was zagrać. I teraz będzie coś bardziej romantycznego. Niedawno był Dzień Ojca. Mam nadzieję, że wszyscy tatusiowie, którzy tutaj są, dostali fajne życzenia od swoich dzieci. Ja dostałem bardzo fajne laurki, bardzo fajne życzenia. I jest taka piosenka, którą chciałbym wam teraz zaśpiewać. Rzadko kiedy śpiewam. Nawet... Co wy tu piszecie? Będzie, wszystko będzie. Rzadko kiedy śpiewam, nawet pod prysznicem nie śpiewam, ale jest taka piosenka bardzo osobista, która pochodzi z płyty Rubikone. Śpiewam ją też na koncertach Moja Historia, o tym, co czuje mężczyzna, kiedy mu się rodzi dziecko. Kiedy urodziła się Helenka, właśnie Jan Jakub Należyty dał mi bardzo piękny tekst i wymyśliłem do tego melodię pod tytułem Kiedy mężczyzna płacze. I ponieważ był ostatnio Dzień Taty, bardzo chciałbym wam teraz zaśpiewać tę piosenkę. Kiedy mężczyzna płacze. Dedykuję wszystkim tatusiom z okazji Dnia Ojca, żebyście jak najfajniejsze mieli te dni, żeby wasze córeczki, wasi synkowie wam sprawiali dużo radości i żebyście mieli super dużo wspaniałych życzeń. Kiedy mężczyzna płacze. Z góry przepraszam za wszelkie błędy, które popełnię, bo słowa są trudne, a ja jestem już po pierwszej części imprezy, więc może być różnie. Dla wszystkich tatusiów. Nie uśmiechaj się, kiedy mężczyzna płacze. Czasem to tak już jest, że nie da się inaczej. Byłbym nawet skłamał, że to deszcz nie moje łzy. Ale widzisz sama, słońce piękne dziś jak ty. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się. Przecież nie mogę bardziej kochać cię. Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr, w mych ramionach ty, mój świat. W mych ramionach ty, mój świat. Powiedziałeś, już nie jesteś. Trzeci między nami, ktoś ciekawy świata, kto na zawsze został, ktoś na całe lata, ciebie pół, połowa mnie. Nie wiem,
takiej chwili mówi się, przecież nie mogę bardziej kochać cię. Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr, mych ramiona, ty, mój świat, w tych ramionach, mój świat. Nie uśmiechaj się, kiedy mężczyzna płacze. Czasem tak już jest, że nie da się inaczej. Z nami jest ktoś trzeci, a dla niego wyjdę. Wyjdę mu naprzeciw i niech upada tego dnia. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się, przecież mogę bardziej kochać cię. Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr, w mych ramionach, ty, mój świat. W mych ramionach, ty, mój świat. Kiedy mężczyzna płacze, z dedykacją na Dzień Ojca dla wszystkich tatusiów, ale to nie tylko dla wszystkich tatusiów, to jest też dla wszystkich mamuś, bo to jest niezwykły moment, kiedy nam się rodzi dziecko i ja ten moment upamiętniłem właśnie w ten sposób. No i proszę, mamy priwiet z Grodna, priwiet, jak dzieła? Proszę, słowensko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z całego świata. Z całego świata cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. I teraz będzie utwór z kantaty polskiej. Nie potrafię sobie odmówić. A tu? Aha, okej. Bardzo się cieszę, że mogłem nagrać ostatnio singiel, który będzie promował kantatę polską. To jest utwór Fruwając po chmurach. Bardzo ładna piosenka, która mówi bardzo prawdziwą rzecz, że kochałem, nigdy nie patrząc się wstecz. Bo w miłości to jest tak, że trzeba kochać, nie patrząc się wstecz. Trzeba kochać całym sercem, tak naprawdę. Nieważne, jak się poznacie, bo tak naprawdę to, co jest nam przeznaczone, zawsze się zdarzy. Czyli jeśli jest nam pisana jakaś wielka miłość, to na pewno się nam przytrafi. Ważne tylko, żeby nie wstydzić się mówić, że się kocha. Ha, czy zagra pan nie wstydzić się mówić, że kochasz? No zagram potem. No i teraz się Chile o Monika Ramirez. Hola, hola, saludos desde Chile. Super. Kochani, specjalnie dla was przypominam, że jeśli ktoś chce kupić w przedsprzedaży wyjątkową edycję płyty Kantata Polska, to jest do nabycia zrzutka.pl, łamane przez Z, łamane przez Rubik. Tam są wyjątkowe egzemplarze tej płyty do kupienia w przedsprzedaży. Serdecznie zapraszam. I teraz dla was. Kochałem, nigdy nie patrząc się wstecz, czyli fruwając po chmurach. Thank you.
pruwając po chmurach. Kochałem, nigdy nie patrząc się wstecz. Z kantaty polskiej, jeśli ktoś chce mieć tę płytę w wyjątkowej przedsprzedaży z autografem, zapraszam do zakupu. I mam nadzieję, że płyta się niebawem ukaże. Dobrze. Jakieś plany na wakacje? Napiszcie. Jest gdzieś nad morze, może do w góry? Może nad jezioro? No tu mamy przysłowie. Bieda biedę znajdzie, choć i słonko zajdzie. Bardzo dobre, można nawet piosenkę. Bieda biedę znajdzie, choć i słonko zajdzie. Bieda biedę znajdzie, choć i słonko zajdzie. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Każdy gdzieś tam ma swoją połówkę i ja w to bardzo głęboko wierzę, bo zobaczcie na mnie. Stary człowiek i morze. Nagle znalazłem miłość swojego życia. Poniedziałek do Świnoujścia, okej. Okay. Gosia Reder, o właśnie, Gosia do mnie pisała. Gosia Reder z Bytomia, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że już teraz będziesz zadowolona. W lipcu na Dziki Zachód. Gdzie jest Dziki Zachód? Bo chyba ja bym też bardzo chętnie pojechał na ten Dziki Zachód w Stanach, ale jeszcze nie puszczają. Pozdrawiam Barcelonę też bardzo serdecznie. Z Czech do Polski, super. Piątego, wyżej Piotrku mikrofon, bo cię słabo słychać. Starość, starość, nie radość, będę krzyczał. A teraz czy mnie dobrze słychać? Wow, no dobra. Będzie to cała prawda. Słuchajcie, bardzo dużo jest tych utworów. Chciałbym wam zagrać jeszcze jeden utwór z płyty Kantata Polska, a mianowicie ten, co grałem go w zeszłym tygodniu. Bardzo mi się podoba, bo jest taki bardzo zmysłowy. Nazywa się Żniwa pod Skarżyskiem. Mówi o tym, o facecie, który patrzy się jak kobiety schylone. Jak to się mówi, ścinają zboże. Autor Zbigniew Książek, więc to on ma takie różne fajne patenty, ale utwór jest fajny, zatem dla was Żniwa pod Skarżyskiem z kantaty polskiej. Thank you.
Bywa pod Skarżyskiem. Ktoś jest tutaj ze Skarżyska. Żniwa pod Skarżyskiem z kantaty polskiej, utwór, który śpiewa na płycie Michał Gasz. Przypominam, jeśli ktoś chce mieć płytę, niech kupi w przedsprzedaży. I kochani, teraz czas na życzenia. Ja sobie tutaj zapisałem. To ładne. Nie trudno się zakochać, jak pisał poeta, trzeba jeszcze umieć tę miłość przenieść przez całe życie. Miłość to ciężka praca. Znaczy związek to ciężka praca, co ja wam będę mówił. Ale wam powiem, bo niejedno w życiu przeżyłem i wiem, że zakochać się jest najprościej. Ale odnaleźć tę jedną, prawdziwą, jedyną miłość jest najtrudniej. A jak się ją znajdzie, trzeba ją nie odpać. Prośba jest taka, była, tak jak mówiłem, jeśli chcecie mieć życzenia osobiste, obserwujcie mnie na Instagramie i jak jest live, to piszcie w dniu tego live'a do mnie te wszystkie prośby o życzenia. Dostałem dzisiaj i wczoraj takie życzenia, zatem. Moja siostra, Justyna Zagraniczna, kończy 25 lat i dla niej najlepsze życzenia poprosiła siostra Ania. Także Justyno, życzę ci bardzo, bardzo dużo szczęścia i wspaniałych urodzin. I jeszcze mam prośbę. Napisał do mnie, w każdym razie zapisałem sobie, że babcia Józefa Maliszewska obchodzi 70. urodziny. Pani Józefo z Białegostoku. Wnuki napisały dla babci, żeby złożyć życzenia. Pani Józefo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji tak pięknej rocznicy 70. urodzin. No. A teraz spontan. Proszę bardzo, kto chce życzenia, piszcie w komentarzach. Proszę pozdrowić Gargamela z Woli. Lecimy. Kto chce życzenia, niech pisze teraz. To jest ten moment. Ostatnie życzenia przed wyborami. No tak, dla Eli z Kwidzyna, Iwonę i Gabrysię, pozdrawiamy. Artura Morynia ze Szczecina. Pozdrowienia dla pana sąsiadki, fajnie, dzięki. Dla Mikaeli Jakuba z Aleksą i dla Pauliny ze Szczecina, dla Anetki Breźnickiej, wnusie Amandzie, Ewelinkę i Mateusza z Kamburga, mama, Bogusie z Chojny, Oliwie z Chełma, Sary Kowalczyk, naszej córeczki w brzuszku, ojejku, jak fajnie, Aleksa, synka mojego, dla mojej żony Weroniki, ha, 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 żonę Katarzynę, Atka ze Słowenska, życzenia dla moich rodziców z okazji 50. rocznicy ślubu, dla Stanisława Jeździka, dla wszystkich praszczaków z Praszki, dla mojego męża Przemka Odani z Mielca, dla Martynki na pierwszy rok życia, pozdrawiam moją żonę Karolinkę, Dorotę Woźniak z Gniezna, z prośbą psalm dla ciebie, to potem może będzie, dobry wieczór, znów spóźnione, dobra, nie są pozdrowienia, lecimy dalej, pozdrów mnie mamy Anitę i babcie Basie, Kasia, dobra, pozdrawiam. Pana Romka, do całej ekipy z placy, pozdrowienia z Kielc. Ej, zaraz o Kielcach powiem. Dla Kuby, Mai, Anka z Woli i Wioli, przepraszam, z Woli.
dla rodziny Maliszewskich. Brat Rafał, w sobotę ma 41 urodziny. Proszę go pozdrowić. Siostra Anelia, brat Rafał, pozdrawiamy Ciebie. Aleksandry Berek od Grzegorza. Okej. S'il vous plaît. Pozdrawiam wróżdżkę Kaję. Teściu w Stychów. Teściu w Stychów. Lecimy dalej. Beata Guściora ma jutro urodziny. Okej. Dla mojego męża i syna Leonarda. Pozdrowić Krzysztofa Jarzynę ze Szczecina. Pozdrawiamy. Krzysia Kornika, mojego ukochanego. Okej, Demigodka 7 pisała. Wszystkich na imprezie u Dorotki. Pozdrawiamy. Tak jest. Dla Onuli. Teściu w Stychów już było. Dla Rubikowej rodzinki dziękuję. Żonę Kamilę. Dla mojego męża Adama z Nowogrodu Bobrzańskiego. Hej! Dla życzenia dla Drabków z Gdyni. Dla wszystkich, co słuchają i oglądają. Yeah, oh, 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 oh. I oh, 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 oh. Dobra, to teraz dla was wszystkich będzie piosenka, o którą prosiliście. Kasie i Asie Wróblewskie, proszę bardzo, lećcie. Dla mojego kochanego męża Grzesia w dniu urodzin Aga. Okej, super. Proszę bardzo, teraz będzie dla was taka stara piosenka. Podwodne rugby w Gdyni. Nie wiedziałem, że jest podwodne rugby. Dla mojej siostry Dorotki Maliszewskiej. Zuzku Scenkowiec. Pozdrawiam, zdrawiam, zdrawiam. To teraz dla was wszystkich, kochani. To, co chcieliście. Thank you.
dla wszystkich, którzy dostali ode mnie dzisiaj życzenia. Psan dla ciebie. Kto chce więcej życzeń, niech pisze do mnie na Instagramie. W dniu live'a będą życzenia. Jak się nie to, a jak szybko przelatuję te komentarze, nie zdążę. O! Jak się rodzą takie piękne nutki? Rodzą się z nienacka. Tak jest jak dzieci. Wiadomo, dzieci się rodzą z nienacka. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się trafi i kiedy się trafi. Ale te nutki się rodzą tak, że ja po prostu sobie gram, siedzę sobie i nagle melodia przychodzi. Ni stąd, ni zowąd. Nagle. Olśnienie, natchnienie. Nigdy nie dodaję nut, nie odejmuję nut. Po prostu łapię. Tak było właśnie z psami dla ciebie. Powstał w ciągu kilkunastu minut w pociągu. Jechaliśmy z moją wtedy narzeczoną z żoną Agatką teraz. I dostałem tekst z Zbyszka, książka SMS-em. Wymyśliłem w ciągu kilkunastu minut całą melodię, której później nie zmieniałem. Aha, właśnie, o Kielcach. Moi drodzy, może się zdarzyć cud i zagramy w Kielcach w sierpniu. W tym sierpniu. Jest pewien pomysł, właśnie rozmawiam. Może się uda, że zagramy w Kielcach w sierpniu. W tym sierpniu. Jak mogę zdobyć pana autograf? Albo na koncercie, nigdy nie odmawiam, albo mnie spotkasz na mieście, nigdy nie odmawiam autografu. Można sobie też zamówić płytę Kantata Polska na zrzutka.pl. Są z autografem. Game Not Over było dzisiaj, następne będą kiedyś indziej, bo muszę je dopiero zrobić. Mam nadzieję, że się uda. A propos innych koncertów, to pamiętajcie, że 7 listopada gramy w Olsztynie, 14 listopada w Częstochowie, 5 grudnia w Bratysławie, 9 stycznia we Wrocławiu, 11 stycznia w Szczecinie, 12 stycznia w Poznaniu, 13 stycznia w Gdańsku, 15 stycznia w Krakowie, 23 stycznia w Gliwicach, 19 lutego w Warszawie, 20 lutego w Suwałkach, 7 marca w Lublinie. To taki plan na ziemi Małopolski. No właśnie, to w Krakowie. Także bądźcie koniecznie. Kiedy będzie koncert w Sosnowcu, nie mam pojęcia. Na razie, kiedy Barcelona, o! Agnieszka, jak nam w Barcelonie zrobisz publicity i zrobisz tak, że będziemy tam mega znani, że ja tam będę mega znany, to na pewno uda się koncert. Do Słupska. Jeśli chodzi o Słupsk, pamiętajcie, że w Słupsku nagraliśmy na koncercie bardzo piękny utwór, psalm 121, Wznoszę oczy swe ku górom. Śpiewała Dorota Miśkiewicz. Bardzo chętnie zagram koncert w Reykjaviku. Tylko jest problem taki, żeby ktoś tam przyszedł oprócz siebie. Góra, nie wiadomo. Bardzo liczę na to, że będę znany w Barcelonie. A wiecie, że w ogóle to nie lubiłem Barcelony przez dłuższy czas. Bardzo źle się tam czułem.
Byłem tam 4 razy w sumie i 3 razy miałem totalną deprechę. Nie wiem, co to było, czy w poprzednim życiu tam, nie wiem, byłem i jakaś tragedia się wydarzyła, ale miałem totalną deprechę w Barcelonie. Było źle, naprawdę bardzo źle, źle się czułem, bolała mnie głowa, nie chciało mi się nic, fatalny nastrój i tak było przez 3 razy. Wreszcie odczarowałem Barcelonę w zeszłym roku. Byliśmy razem z moją żoną i przyjaciółmi i jakoś, nie wiem, czy inne miejsca, czy inne jedzenie, ale odczarowałem Barcelonę na szczęście. Dzisiaj będzie troszkę, a nie, nawet patrzcie, mówiłem, że będzie krócej, bo muszę wracać na imprezę do sąsiadki, ale jednak zleciała ta godzina. Lucyna, jak mogłaś zapomnieć o tym koncercie? Zasubskrybujcie mój kanał i ustawcie sobie wszystkie powiadomienia i potem jak wam wyskoczy, że jest live na YouTubie, to wtedy sobie ustawcie przypomnienie i nie przegapicie. No, to teraz też bardzo fajna piosenka, którą bardzo lubię. Gdzie to jest? Tutaj jest. Uśmiechem dzień ozdobić. Ta piosenka oczywiście nie jest nigdy taka sama bez Marcina Januszkiewicza, który to pięknie śpiewa. Ale co tam, no trudno. Ja robię wersję instrumentalną. Zatem uśmiechem dzień ozdobić. Thank you.
śmiechem dzień ozdobić. O, to fajne. Krzysiek, bardzo fajny tekst. Przegapić live Rubika, tak jak zapomnieć o Wielkanocy. No, okej. Będę się z wami pomału żegnał. Wracam na imprezę do sąsiadki. Było fajnie. Mam nadzieję, że na następnym live'ie uda mi się technicznie to ogarnąć, żeby się spotkać z wami w ogrodzie. Dobre pytanie. Mirella. Czy będzie pan jeszcze kiedyś blondynem? Nie wiem, być może w przyszłym życiu. Po śmierci. Jakie ładne życzenia. Dziękuję bardzo. Kochani, bardzo było miło z wami się spotkać. Życzę wam szczególnie miłego wieczoru. Cudownych snów. Żebyście byli szczęśliwi. Żebyście się kochali. Pozdrawiam wszystkie miasta, wszystkie kraje, które tutaj dzisiaj były. O! Po szkocku proszę dokończyć. Tak! Szkoci na mnie czekają. Dzisiaj, no może następny. Dobra, ostatni raz. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść, a treść, by nią kraść. Księżycowe światło, albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łączyłość rąk. Tak mieć kosmyk twoich włosów, oczy wznieść, dłonie spleść, zapaść chęt w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Stary płot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje, patrząc o szlam, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim, słońce chemu, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko jasne dni. Prosiliście na zakończenie. Chciałbym, także żegnam się z wami, kochani. Dobrej nocy, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pa!
Bye. Cześć, hej, hej. Pamiętajcie zasubskrybować kanał. Wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. Cześć.